Dziadkiem na razie jestem takim mało praktycznym i mało pożytecznym. Co, wnuki są za małe, czy nie używają cię dzieci do tego? Tak, za mało są. Ile mają? Ja dzieci takie malutkie to tylko z majonezem. No nie, już ci udało, że jesteś taki groźny. Nie, ja nie jestem groźny, ale już jakoś, nie wiem, jak przyjdzie zagada, to wtedy zaczniemy. Ze Śląska czy z Lwowa? Ja jestem Ślązak, nie, górny Ślązak, no, ale polskiego wiesz, pochodzenia. No właśnie, bo jest taka jeszcze trzecia kategoria Ślązaków, bo są ci tamtejsi urodzeni, wychowani. Są ci tacy, którzy tylko sobie piszą w papierach, a są też tacy, którzy przyjechali z Lwowa albo z Kresów i tam się wtopili. To ty do których należysz? Ja należę do tych, którzy tam się urodzili i dziadowie, pradziadowie spoczywają w spokoju między pod Beskidziem a Katowicami. Czyli taki rdzenny. Tak, rdzenny Ślązak, tak. Pniok. Ale... Zakopiańczycy powiedzieliby pniok, bo wiesz. Pniok, no. Ja jak dzwonię do domu, do taty, mamy, to zaraz godą. No ja to jest właśnie kwestia tylko tego dźwięku, tej melodii. Melodii, prawda? Ja, to jest głównie to. Nie? No, dużo słów jest takich nowych, nie? Tam, ale tam zawsze było więcej, nie? My tu gadu, a Niemcy już wytonił. Znasz to? Nie znam. Nie? Tak ja się gadało. Teraz chciałabym popytać o twój dom rodzinny. Jak on wyglądał? No, tata mieszcz budowlany, mama była mamą i gospodynią domową głównie. Czyli tak jak trzeba? Przez pewien czas była też dozorczynią naszej kamienicy. Jak szedłem na skrzypce po południu albo na umuzykalnienie do szkoły muzycznej, to z mojej Ziemowita ulicy skręcałem w lewo w ulicę Górnych Wałów i w drugiej kamienicy po prawej mieszkał Włodzimierz Lubański i czasami podjeżdżał swoim czerwonym Mustangiem, bo grał jeszcze w Piaście Gliwice i później zaczął grać w reprezentacji. I pamiętam tę piłkę nożną, wiesz co? Jerunie, hopie. Po prostu i nikt, to nie była jakaś zazdrość, ja byłem zachwycony, szedłem wolniej z tymi skrzypcami koło tego Mustanga czerwonego nowiusieńkiego i byłem dwa razy na meczu na Piaście z Lubańskim jeszcze z tatą. To było cudowne. Skąd w takim razie ten talent muzyczny? A Bóg raczy wiedzieć. Wiesz, to się ma. Moja mama śpiewała cały Boży Dzień w kuchni. Mhm. Tak jak ja pamiętam. Tata, odkąd pamiętam, odkąd byłem dzieckiem, śpiewał w basach w katedralnym chórze. Ja, mając 8 lat, wykryty przez pana organistę, kantora naszej katedry, pana Wacka Różaka, zacząłem śpiewać w chórze katedralnym, zacząłem od sopranów. I jako, że czytałem wówczas nuty już, to było dla mnie wspaniałe doświadczenie, bo wiesz, jak grasz na skrzypcach 2 lata, to jeszcze nie grasz muzyki. Ledwo wydobywasz dźwięk. To jest manualnie jednak bardzo wymagający instrument. I całe moje zamiłowanie do muzyki, że tak powiem, wystawiane było na próbę jednak przez to, że ja jednak ciocia Tekla. Oj. A w chórze, jak tylko przeczytałem, to ja zaczynałem śpiewać Palestrina, Orlando di Lasso, Handel. Ja po prostu byłem w siódmym niebie, śpiewając te rzeczy, bo to są piękne rzeczy. Więc stara muzyka europejska się we mnie zaczęła znajdować już w młodym wieku.